Witam Państwa, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, bardzo wielkopostnie, no i oczywiście już w atmosferze nowego miesiąca, trzeciego etapu roku pańskiego 2024, a mianowicie miesiąca marca. Dzisiaj już mamy początek taki porządny tegoż miesiąca, dokładnie jest trzeci dzień tegoż miesiąca, pierwsza niedziela tegoż miesiąca, ale proszę Państwa, drodzy telewidzowie, ta niedziela w naszym mieście, czy w naszym środowisku jest taką niedzielą szczególną, jest to owszem niedziela wielkopostna, postna, trzecia niedziela tegoż świętego czasu, ale co niedziela Kaziukowa, to właśnie dzisiaj w Suwałkach, dokładnie przy parafii świętego Kazimierza Królewicza, przeżywamy 24 suwalskiego Kaziuka. Zobaczmy już po raz 24 w atmosferze wielkopostnej, ale w atmosferze myślę też bardzo ludowej, bardzo tradycyjnej. Chcemy oddać cześć świętemu Kazimierzowi, którego liturgicznie pozdrowimy jutro, 4 marca, wszystkim solenizantkom, paniom Kazimierzowi. Paniom Kazimierom, solenizantkom, panom Kazimierzom składam najlepsze życzenia, serdeczne pozdrowienia. Oczywiście też bardzo serdeczne pozdrowienia dla parafii świętego Kazimierza Królewicza i wszystkich parafii, które obchodzą właśnie wspomnienie i patrona z tego właśnie wielkiego świętego, świętego Kazimierza Królewicza. Kochani, dzisiaj właśnie w naszym mieście, jak powiedziałem, konkretnie przy parafii świętego Kazimierza, dokładnie o godzinie 9 rozpoczyna się uroczystość. To święto Kazimierzowa, czy jak to woli na sposób ludowy, uroczystość Kaziukowa. Msza święta, godzina 9, uczestniczy pan prezydent we mszy świętej, uczestniczą przedstawiciele miasta, różnego rodzaju instytucji, a potem po mszy świętej, czyli około godziny 10:15 na gościnę ulicy Patry, rozpocznie się otwarcie właśnie tegoż Kaziuka, gdzie jest... Będzie wystawiona scena, gdzie jest wystawiona scena i gdzie będzie też można posłuchać różnego rodzaju powitań, a jednocześnie będzie można posłuchać różnego rodzaju pieśni. Pieśni ludowych, ale proszę Państwa, pieśni wielkopostnych, bo jest czas Wielkiego Postu, zatem właśnie te pieśni, jakie śpiewają zespoły ludowe, czy z Przerośli, czy z Filipowa, czy z Sejn, czy z Puńska, czy z jakichś innych miejscowości, opodal Suwałk, właśnie są to pieśni wielkopostne, tradycyjne. Pieśni. No dlaczego? Dlatego, że jest Wielki Post, a święty Kazimierz, ten nasz właśnie święty Kazimierz, czyli mówiąc po ludowemu, Kaziuk jest takim nietypowym Kaziukiem, dlatego, że właśnie on ma wymiar bardzo, bardzo religijny. Inne Kaziuki, czy w Ełku, czy w Poznaniu, czy w Białymstoku, czy w Wilnie, one tam mają taki charakter bardziej biznesowy, prawda, stragany, kupujemy, sprzedajemy, podziwiamy, chodzimy, spacerujemy, to wszystko jest bardzo ważne, ale ten nasz suwalski Kaziuk jest właśnie Kaziukiem, który jest bardzo mocno połączony ze świętym Kazimierzem, bardzo mocno połączony jest z religią, z kościołem, z parafią i z właśnie tego rodzaju parafią, która obchodzi też swoje imieniny. Kochani, wszystkiego najlepszego i serdecznie zapraszam na tę dzisiejszą uroczystość kaziukową. Oczywiście modlitwa, oczywiście msza święta, ale też różnego rodzaju zakupy, prawda? Zbliżamy się do Wielkanocy, więc jakieś tam malowanki, jakieś pisanki, jakieś palmy, jakieś inne rzeczy, to wszystko można będzie nabyć, to wszystko będzie można kupić i w ten sposób też tak formalnie, tradycyjnie lepiej przygotować się do świąt wielkanocnych, do których wszyscy kochani zmierzamy. Poza tym też warto wspomnieć, drodzy Państwo, że wkrótce w naszej diecezji rozpocznie się Kongres Eucharystyczny. Rozpocznie się dokładnie 28 marca, będzie to Wielki Czwartek, a zakończy się 4 czerwca roku pańskiego 2026. Będzie to uroczystość Bożego Ciała. Oczywiście zadanie takiego kongresu to rozpalić miłość do Eucharystii, żebyśmy nie zapomnieli o Komunii Świętej, żebyśmy nie zapomnieli o tym, które jest więźniem miłości, właśnie tabernakulum, właśnie Komunia Święta, właśnie Eucharystia. To wszystko czasem troszeczkę, że tak powiem, przymiera. Może przyzwyczajamy się za mocno, może wchodzimy w pewnego rodzaju rutyny, dlatego właśnie taki kongres ma za zadanie, żeby ożywić, żeby tchnąć tego ducha, żeby odformalizować, żeby właśnie to był czas, do którego dobrze przygotujmy się. Poza tym, proszę Państwa, w tym tygodniu będziemy obchodzili Dzień Kobiet. Będzie to 8 marca. Wszystkim paniom solenizantkom składam najlepsze życzenia. Serdecznie pozdrawiam. Życzę, drogie panie, drogie solenizantki, żeby
wasza patronka, Matka Najświętsza, była patronką nieodświętalna co dzień, żebyście w nią wpatrywały się jako wasz wzór, może niekoniecznie dościgniony, ale wzór, do którego trzeba zmierzać i którym się trzeba zachwycać i w którym trzeba się coraz bardziej rozkochiwać. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Kochani, właśnie dzisiejsza niedziela, jak powiedziałem, jest to trzecia niedziela Wielkiego Postu. Gdy będziemy przecież byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Jana. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunków. Zbliżała się pora Paschy żydowskiej. Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: zabierzcie to stąd, z domu ojca mojego nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom, twój pochłonie mnie. W odpowiedzi na to Żydzi usłyszeli: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus odpowiedział: zbóż się tę świątynię, a ja w 3 dni ją wzniosę na nowo. Powiedzieli do niego: 46 lat budowano tę świątynię, a ty wzniesiesz ją w ciągu 3 dni. On mówił zaś o świątyni swojego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus Chrystus. Kochani, no, słyszeliśmy Chrystusa, widzieliśmy go oczyma wiary, jak to on właśnie dba o świątynię, aż byśmy powiedzieli do przesady, prawda? Bo świątynia to, jak sama nazwa wskazuje, miejsce święte. Jest takie łacińskie przysłowie: sacra, sacre, tractanda sunt. Święte rzeczy mają być traktowane w sposób święty. A właśnie ta świątynia, do której wszedł Jezus Chrystus, była zbezczeszczona, bo zamiast ludzie modlić się, zamiast oddawać cześć Bogu, oddawali cześć mamonie. Handel, przekupstwo, prawda? Śpiewy różnego rodzaju ptaków i tak dalej, i tak dalej. To Panu Jezusowi się bardzo nie spodobało, dlatego tak zachował się bardzo konkretnie. Dlatego też dzisiaj, kochani, w tę trzecią niedzielę Wielkiego Postu zastanówmy się, czy my szanujemy świątynię, czy my, wchodząc do świątyni, potrafimy zachować się jak przystało, czy właśnie klękamy, czy modlimy się w niej, a może rozmawiamy, czy też mamy odpowiedni, właściwy ubiór. To wszystko jest bardzo ważne. W Wielkim Poście jest czas na to, żebyśmy też, kochani, nad tym się zastanowili. Przypominam o rekolekcjach wielkopostnych, o gorzkich żalach, o nabożeństwach, tych właśnie, które nam towarzyszą w tym świętym czasie, także właśnie o Drodze Krzyżowej. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego i na dzisiejszą niedzielę kaziukową i na wszystkie dni, które prowadzą nas coraz bardziej w kierunku świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Tyś, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyniesie za nami. Amen. Dziękuję bardzo, bo serdecznie. Wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz zostańcie z Bogiem.